Kasia Tusk, 32 L. Niedawno po raz pierwszy została mamą. Nie chwali się, córką w mediach społecznościowych, a przynajmniej robi to nie wprost. Ostatnio na swoim blogu pokazała fotkę, na której zaprezentowała fragment dziewczynki. I mimo, że nie widać jej w pełnej okazałości, nie da się ukryć, że mała ma sporo wspólnego ze swoim dziadkiem, Donaldem Tuskiem. Córka króla Europy w mediach społecznościowych pokazuje sporo, choć równocześnie bardzo chroni swoją prywatność. Przed prasą i opinią publiczną udało jej się ukryć nawet to, że wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera Stanisława. Reklama w tajemnicy nie zachowała natomiast faktu, że zostanie mamą. Paparazzi zrobili jej fotki, na których widać było jej dość spory już wtedy ciążowy brzuch. Sama Tusko ciąży raczej, nie wspominała publicznie, unikała też publikowania fotografii, na których widać byłoby jej krągłości. Jest konsekwentna i córkę także pokazuje w zawalowany sposób. A to wstawi zdjęcie wózka z dzieckiem w środku. A to pochwali się nosidełkiem. Oczywiście, przy okazji, zareklamuje marki i sklepy. Ostatnio na swoim blogu Kasia poszła o krok dalej i zaprezentowała fotkę, na której widzimy psa oraz fragmenty najbliższych jej osób: męża i córki. Dziecko nie jest uchwycone w całej okazałości, ale widać, że ma sporo podziadku, a mianowicie odcień włosów. Donald Tusk musi być dumny. Zobacz więcej materiałów.